Witam bardzo serdecznie, Maciek Binert. W tym filmiku opowiem Wam o feminizmie i jako właśnie ta część tego nurtu, o którym mówiłem w poprzednim filmiku, czyli o te nurty, które teraz się zderzają właśnie z tym, ten tradycyjny, oparty jest na wartościach właśnie narodowych, na wartościach wspólnotowych, na wszystkim tym, co możemy nazwać jako naszą tradycją i jednocześnie naszymi wartościami, które z niej wynikają, no a tym nowoczesnym światopoglądem, który przyszedł do nas z Europy Zachodniej. On się charakteryzuje tym, że no, mówi, że to, co wesołe i sprawia radość, to jest też dobre. No i takie, i wszyscy są fajni i mili, i multikulti jest takie multikulti, to nas wzbogaca i, no, i powoduje, że wszyscy jesteśmy, czerpiemy z tych niewyczerpanych zasobów kulturowych. No oczywiście jak wyglądają te kraje, to wiecie. Jak będą wyglądać w przyszłości, to powiem Wam może parę liczb. W ciągu 30 lat liczba ludności wzrośnie o 300 milionów ludzi. Jednocześnie liczba Europejczyków, szczególnie z tej Europy Zachodniej, no, zmniejszy się w ciągu najbliższych 25 lat o 30 milionów ludzi. No to 80 milionów ludzi rodzi się w samej Afryce. No to możecie sobie wyobrazić, jaka będzie presja migracyjna na tereny Europy. Jednocześnie tutaj erozja wartości, erozja kultury w Europie, erozja kultury europejskiej w Europie i wartości wspólnot narodowych. Jeżeli będzie tak następowała, no to tamte kraje, tamci obywatele, no tym z nami wygrywają, że tam ciągle ważna jest rodzina. Na pierwszym miejscu są relacje rodzinne, na pierwszym miejscu są relacje społeczne i utrzymanie się tych klanów i wspieranie siebie nawzajem, no czego tutaj w Europie nie widzimy, a więc Europa na tym polegnie. Ale to tak krótko, dzisiaj powiem Wam o feminizmie i to posłuży mi do tego taki, no, jako do życiorys Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir to jest francuska feministka, która właściwie jest uznawana za taką pierwszoplanową postać feminizmu, szczególnie tego drugiego rzutu. I ona urodziła się we Francji, w Paryżu w 1908 roku. Teraz mam tutaj otwarty, tutaj mam komputer, Wikipedię. W każdym razie no, urodziła się ta kobieta i no, nie była akceptowana przez rodziców jako córka. Ojciec miał dwie córki, nie zaakceptował tego, że no, chciał bardzo syna. No a tutaj no, właśnie mówię, kolejna córka i rodzina była też arystokratyczna, więc no, o jakiejś wyższej pozycji społecznej i tak najczęściej właśnie no, z tego wywodzą też się całe feministki. A skąd to się bierze? No właśnie troszeczkę pokazuje właśnie tej życiorys tej pani. Ja właśnie go tutaj podam w linku na dole, możecie sobie przeczytać, jak to wyglądało. W każdym razie ta pani się, Simone de Beauvoir, jest francuską feministką i pisała książki też na ten temat, na temat właśnie takiego wyzwolenia kobiet. Całe jej życie to była właśnie walka, rywalizacja z mężczyznami i takie, jako taki feminizm, istotę feminizmu, to powiem takie może jej słowa, jej taki cytat. Nie rodzimy się kobietami, tylko się nimi stajemy. I teraz tak myślą feministki. Wiąże się to z tym, że od urodzenia one nie są akceptowane jako kobiety i one przestały też siebie same akceptować jako kobiety. W związku z tym stworzyły taką teorię, że nie ma kobiet, nie ma mężczyzn i kobiet w społeczeństwie, a ich życie jest przesiąknięte taką rywalizacją z mężczyznami. Tylko że to nie jest tak, że one takie mają poczucie gorszości, tak jak niektórzy mają, że no nie wiem, teraz czuję się gorszy i to się nie będę pokazywał, nie będę nic mówił. Tam jest zupełnie odwrotnie. Tam jest takie poczucie gorszości, ale przykryte właśnie za tym, że zaprzeczamy temu, że czyli mówimy, taka kobieta feministka mówi, że nie ma czegoś takiego jak kobiety, że to wszystko jest wymysł mężczyzn i jest to jakaś, że kobiety są część społeczeństwa, które są przez mężczyzn źle traktowane, są przez mężczyzn, no, ich rozwój jest hamowany i tutaj szukają właśnie w każdej takiej milisekundzie życia, one rywalizują z mężczyznami, a jednocześnie jeszcze no, poszukują właśnie jakby tutaj
faktów, że potwierdziły ich teorię, że te kobiety to są po prostu, mężczyźni to jest ich zło największe, które mogło je spotkać i ich traktowanie przez mężczyzn, no to powoduje to, że one mniej zarabiają, że nie mogą się realizować, jak one to twierdzą. I to właśnie jest istota. Istota feminizmu, właśnie takie poczucie, że gorszości, ale przykryte tym, że mówimy wszem i wobec, że nie ma kobiecości, że nie ma kobiet i że no, to wszystko jeszcze jest połączone z taką potężną dynamiką. Tak mówiąc, po czym możemy poznać, jak człowiek funkcjonuje, tak? No to funkcjonuje, powiedzmy, w takich relacjach najbliższych i tutaj, jeżeli byśmy wzięli sobie, powiedzmy, osobę, która tak była właśnie skrzywdzona, czyli to skrzywdzenie, to się wiąże właśnie potem z feminizmem i ten feminizm jakby to nie jest, że one tak się urodziły. Feminizm to jest to, co to starożytna ideologia, która je przyciąga. Potem jako odpowiedź na to, jak one się czują. Na to skrzywdzenie, poczucie krzywdy, skrzywdzenia przez mężczyzn, że nie są mężczyznami, że muszą ciągle z nimi realizować, no to konsekwencją tego jest właśnie przyjęcie takich ideologii feministycznych. I teraz jak feministka, jak ona funkcjonuje właśnie w relacjach? To ona w ogóle nie funkcjonuje. Dla feministka nie taka kobieta skrzywdzona nie tworzy żadnych relacji. Dlatego, że ona była skrzywdzona przez relacje. Ona była skrzywdzona przez rodziców, którzy ją nie zaakceptowali jako kobiety. I ta relacja nasza, jej najbliższa, spowodowała jej skrzywdzenie. W związku z tym, każda inna relacja nas jako dorosłych ludzi też jest właśnie odwzorowaniem tej relacji, którą mieliśmy z rodzicami. I w związku z tym ta feministka jej nie odwzorowuje, bo ona nie tworzy jej w ogóle, bo ona dla niej oznacza skrzywdzenie. Dla niej oznacza ponownie skrzywdzenie i niezaakceptowanie jej, jaką ona jest, czyli jako kobiety. I ona sama też tak siebie nie akceptuje. No i to jest jej najgorsza krzywda, to jest jej właśnie dramat życiowy. Kolejny dramat jest właśnie, że ona w każdej milisekundzie myśli sobie, jak jeszcze, że musi rywalizować z mężczyznami i to jest takie bardzo dynamiczne i to jest taki jej życiowy motyw. Kolejny problem u tych kobiet właśnie to jest taki, że one mają taką presję na mówienie o tym. I właściwie, bo gdzie można spotkać feministkę? Najczęściej właśnie w szkołach, jako nauczycielki, w uczelniach wyższych. One ciągle będą badać ten temat, badać problem nierówności, że one istnieją, że to jest problem, że to jest coś złego i że są mężczyźni i kobiety, a właściwie teraz jest nowa ideologia gender, która mówi, że nie ma i mężczyzn i kobiet, że to jest tylko kwestia wymyślona i wychowania. Oczywiście tak nie jest, ale to jest jedyna ideologia, która one są w stanie przyjąć, która pasuje do ich odczucia, aktualnego poczucia. Problemem jeszcze jest u feministek jest taka rzecz, że media, oczywiście media tutaj są jak najbardziej zgodne z ich, z ich takimi preferencjami zawodowymi i właśnie nadreprezentacje znajdziemy właśnie, tak jak powiedziałem, i w takich zawodach, gdzie się uczy, ma wpływ na innych ludzi, ale i w mediach. Dodatkowo feministka, jak widzi wszystkie inne kobiety, wyobraźcie sobie, że jesteście feministką i teraz widzicie wszystkie inne kobiety, to widzicie je jako ofiary mężczyzn. I feministka uważa, że ona to odkryła, że te inne kobiety, one są przez mężczyzn tłamszone, duszone, niekochane, znaczy nie niekochane nawet, ale bo tu też w ogóle żadna miłość nie wchodzi w grę, ale że mężczyźni są powodem tego, że one czują się tak, jak się czują, czyli podle. I one myślą, że każda kobieta myśli tak samo. Tylko one to wiedzą, one są takie oświecone i one o tym im mówią, o tym wszędzie wobec to mówią i szukają właściwie całe życie potwierdzenia, żeby tą ich tezę tutaj jakby faktami jakimiś potwierdzić. W związku z tym tworzą się różnego rodzaju fundacje i tak dalej, gdzie tutaj badany jest ten problem właśnie takich kobiet, przemocy wśród kobiet i tak dalej, czy w stosunku mężczyzn do kobiet. No to tutaj to jest taka woda na młyn właśnie tych pań.
A szkoda. Tylko, że my na drugi raz, no, widząc feministkę, no pomyślmy po prostu, że to są osoby po prostu skrzywdzone i ich życie naprawdę jest trudne. I ich życie, no właśnie, no tak jak powiedziano, polega na tym, że to jest ciągła rywalizacja, ciągła dynamika, ale one no, takie poczucie i sposób realizacji życiowej, no to jest niezgodny z tym, no, co one mogą dla społeczeństwa wnieść. I to jest bardzo smutna historia, a więc, no ale to jest głośne, to jest na pewno głośne, na pewno będzie to widoczne, no i to też mamy jako no, feministki, dlatego tak łatwo było je zaktywizować, no właśnie teraz i one też bardzo często właśnie będą popierać każdą jedną inną jakąś dewiację, czy to jutro będę powiedzieć homoseksualistów, pojutrze ludzi, którzy nie płacą alimentów, którzy żyją w jakichś wolnych związkach i tak dalej, no tutaj to będzie, czy obcokrajowców, czy ludzi z innych kultur, że to wszystko takie fajne i przyjemne, no one właśnie tak grają na zniszczenie, dla nich każda taka relacja społeczna oparta właśnie na tożsamości, narodowości, przynależności, no to jest zagrożeniem, dlatego że one żadnej takiego, nic z tego nie tworzą. One też nawet między sobą nie tworzą jakiejś takiej przynależności i grupy tożsamościowej, a w rezultacie no każdy chce tutaj wyleczyć tym głośnym postępowaniem, głośnym wyrażaniem swój problem. No i tak właśnie, no to właśnie jest takie nieustanne wyrażanie siebie i krzyk do społeczeństwa, no zobaczcie, jak mnie skrzywdzono. Także jak zobaczycie kiedyś tam znowu feministkę, no to pomyślcie sobie, że trudna jest jej historia życia i trudno jest naprawdę jej to z tym wszystkim funkcjonować w społeczeństwie. No, czekajcie na kolejne filmy i będziemy się słyszeli, będziemy rozmawiali, będziemy dyskutowali, mam nadzieję też na żywo, ale też w komentarzach, także czekam na komentarze, czekam na subskrypcję, pozdrawiam, cześć.